Cześć Darek. Cześć Krzysiu. Powiedz mi, na czym będziesz w tym roku latał na zawodach? Pokaż. No w tym roku będę latał na Mistrzostwach Polski i na innych zawodach na trajce, która nazywa się SW600 z silnikiem Hondy. W wersji, wózek jest w wersji cabrio, czyli przedłużany, wygodny. A powiedz mi, jaki to jest silnik? Coś powiedz więcej na temat tego silnika. Silnik to jest dwucylindrowy silnik Hondy o pojemności 582 cm i mocy 52 koni mechanicznych. Czterosów, pełny wtrysk. No cóż, przekładnia, jak widać. 3 do 1, kręci 7,5 tysiąca obrotów. Śmigło kręci 7,5 tysiąca? Nie, silnik kręci 7,5, śmigło kręci max 3 tysiące. Śmigło, nie, przepraszam, śmigło kręci max 2,5, ponieważ przekładnia jest 3 do 1. A powiedz mi, co tutaj widzę taką butelkę, do czego to służy? Ta butelka to jest tak zwana popularnie tuba, menzurka. Służy to do latania ekonomii, żeby pilot wiedział, jaką jeszcze dysponuje ilością paliwa, to po pierwsze. Już na samej końcówce ewentualnie można sobie pomierzyć zużycie tego paliwa na godzinę, na minutę, na 10 minut. No i latając na zawodach, na ekonomię, no widzimy, czy jeszcze jedno kółeczko zrobimy, czy już niestety nie i będziemy musieli lądować. A ile tu się mieści paliwa? W tym mieści się 1,90 litra paliwa, dlatego że w środku jest dodatkowa pompa paliwa. Menzurka ma 2 litry, z tego 100 gram zajmuje pompa paliwa, która jest w środku. No dobrze, tu widzę speed system. No tak, no, normalnie latamy na speedzie. Trymery, speed, wszystkie jakby elementy, w które wyposażone jest skrzydło, tutaj funkcjonują. Nie ma tak, że działają tylko trymery, a nie działa speed albo coś tam innego. Czyli normalnie w tandemie latasz na speedzie, tak? Można normalnie latać na speedzie? Tak, normalnie w tandemie latam na speedzie, jeśli jest taka konieczność, szczególnie czasówki. Jak są, czasami trzeba pogonić, bo tu nagle się zrobił wiatr, brakuje nam czasu, no to wtedy trymery, speed. No i latamy tutaj, mam tutaj prędkościomierz zamontowany względem powietrza, który fajnie pokazuje, ponieważ wiadomo, że na zawodach GPS-y są zakazane, więc, ale prędkościomierz względem powietrza jest dopuszczony, więc no tak, stówkę można wyciągnąć. Do 100 km na godzinę, tak? Tak, no tak jak latam z lekkim moim nawigatorem, to tak latamy do stówki, natomiast z ciężkim pasażerem, takim powyżej 100 kg, jak odpuszczę trymery i depnę speeda, to tak 110 lecimy. A powiedz mi, odpalałeś już dzisiaj ten silnik? Nie, silnik jest nieodpalany. Pokaż, jak się uruchamia. Proszę bardzo, rura jest o zimniutka. Silnik odpala. A silnik oczywiście wyposażony jest w immobilizer, to po pierwsze. Może jeszcze powiem, tutaj jest immobilizer, w kluczyku chip. No i bez tego nie działa. Trajka jest też wyposażona, z drugiej strony to będzie lepiej widać, w tak zwany czujnik bezpieczeństwa. Czyli przechylenie trajki powyżej 60 stopni z automatu wyłącza silnik. Oczywiście to jest tylko na ziemi, dlatego że jak lecisz, to... Tak, jak lecę, lecisz, to wiadomo. Można normalnie do góry nogami latać. Do góry nogami można latać, dlatego że siła odśrodkowa zawsze trzyma czujnik wtedy w dolnym położeniu. Oczywiście. No to dobrze, odpalę. Pokaż, masz tu miernik temperatury gdzieś, żeby pokazać? No, używam motomonitora. Włączmy go. Motomonitor w tej chwili jeszcze jest nie podłączony do silnika, dlatego że silnik nie pracuje. Rozumiem. Jak silnik, jak motomonitor wykryje obroty, to, no to zaraz pokaż, jak się uruchamia ten silnik. Jest bardzo głośny? Silnik jest bardzo cichy. No i już tu teraz wszystko widać. 26 stopni to temperatura wody.
EGT38 sukcesywnie rośnie. Termostat jest 82 stopnie, w związku z tym on się ugrzeje i trzyma te 82 stopnie. Daj trochę gazu. Niestety nie mogę dać, bo go trudno utrzymać. Możemy go wyłączyć na dwa sposoby, albo w manetce, gdzie jest włącznik, a drugi wyłącznik to stacyjka. Oba wyłączniki działają jakby równolegle. A jeszcze powiedz kilka słów o śmigle. Co to jest za śmigło, z czego zrobione? Śmigło, którego używam, to trzyłopatowy Helix o średnicy 1,60 m w profilu L, czyli takie wąskie śmigło, bym powiedział. Nie będę mówił, jaki kąt, konkurencja słucha. Kąt jest odpowiedni. Oczywiście, a powiedz, ile centymetrów ma to śmigło? Śmigło ma 160 cm średnicy. Ciąg, jaki generuje, statyczny, wiem, że to tak niektórzy mówią, a co to tam ten ciąg, to taki jest niemiarodajny. No niemniej to jest 148 kg ciągu statycznego na tym śmigle. A powiedz mi jeszcze, jak daleko przeleciałeś na takim wózku najdalej? Na tym wózku najdalej poleciałem 350 km, tak testowo. Niemniej plany są zdecydowanie bardziej ambitne. Rozumiem, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.